Występują. Przeklęta miłość, odcinek 93. Dlaczego mnie oskarżacie? Nie miała nic wspólnego ze śmiercią Laís. Wiem, że pani i don Sebastian jesteście niewinni, ale ludzie szukają winnego i są wściekli. To się okropnie skomplikowało. Proszę mnie posłuchać i wyjechać stąd. Mam opuścić Sebastiana? Musi pani chronić życie córki i swoje. Niech pani jedzie. Ci ludzie są zdolni spalić panią na stosie za herezję. Nie głoszę herezji. Dla nich jest pani czarownicą. Wynoś się, Soledad de Santinio. Spalmy wiedźmę. Niech pani ucieka. W ten sposób przyznałabym rację tej bandzie głupców. Nie pozwolę się obwiniać. Śmierć czarownicy! Śmierć Soledad de Santinio! Proszę wejść do domu, powstrzymam ich. Co ci jest? Nic. Na pewno? Wszystko w porządku. Wynoś się, Soledad de Santinio. Co tam robią ci ludzie? Przyszli po mnie. Jak to? Chcą mnie zabić. To zła kobieta. Śmierć wiedźmom! Śmierć Soledad de Santinio! Wyjdź do nas, musisz zapłacić za swoje zbrodnie! Nie chowaj się! Śmierć czarownicy! Chwileczkę! Popełniacie wielki błąd. Pani Soledad jest niewinna. Śmierć Soledad de Santinio. Nie masz prawa jej bronić. Wszyscy wiedzą, że przyjaźnisz się z nią i z Sebastianem de Mendoza. Existe una profunda amistad que los obliga a defenderse mutuamente sin importar la gravedad de los hechos. Możliwe. Ale wiadomo też, że pani i pan de Navas szukacie winnego śmierci Laís, bo sami macie nieczyste sumienie. O czym on mówi? Proszę go nie słuchać. Broni tej wiedźmy, bo jest jej wspólnikiem. Dobrze pani wie, że mówię prawdę. Kto z was jest wolny od grzechu? Kto ma czyste sumienie, obwiniając niewinną kobietę? Soledad de Santinio jest winna naszych nieszczęść. Musi zapłacić za swoje zbrodnie. Chwileczkę.
La señora Soledad. Jeśli niewinna osoba ma zapłacić za coś, czego nie zrobiła, to będę zmuszony oddać w ręce policji prawdziwych zbrodniarzy, którzy zabili panią Laís. De la muerte de la señora Laís, sobre quienes pesan más crímenes. No es. Mam rację, pani Asnoraldo. Nie igra się ze złością tych ludzi. Nie robię tego. Oskarżają mnie, żeby ukryć prawdziwych winowajców. A to znaczy, że Sebastian nie zabił Laís. Zabiją cię, jeśli stąd nie wyjedziemy. Mamo, zabiją nas? Nie. Co to za skandal pod domem? To prawdziwa tragedia. Chcą mnie zabić. Chcą ją spalić i krzyczą, że jest wiedźmą. Przestań, to mnie przeraża. Uspokójmy się. Postaramy się załatwić jakoś tę sytuację. Nie pozwolę, żeby cię skrzywdzono. Idźcie do sypialni. Nie pozwolimy się oszukać. Nikt nas nie powstrzyma przed spaleniem Soledad de Santino. Chodźmy po nią. Zaraz, po moim trupie. Wracajcie, skąd przyszliście. Nie chcę nikogo skrzywdzić. Przyszliśmy po Soledad de Santino. Za kogo się uważacie, żeby skazywać kogoś bez sądu? Jesteśmy społeczeństwem tego miasta i żądamy sprawiedliwości. To mój dom i nie życzę sobie skandalu. Zdążyliśmy. Nie damy się powstrzymać wspólnikom tej wiedźmy. Proszę się uspokoić i wrócić do swoich domów. Ja reprezentuję tu władzę i tylko ja mogę decydować, kto jest winny. Nie ma dowodów, że Soledad de Santino jest winna śmierci Laís. Po co dowody? To jasne, że ona rzuciła urok na Sebastiana, żeby zabił swoją żonę i został z nią. Dlatego chcemy sami wymierzyć sprawiedliwość. Nie potrzebujemy tu czarownic. Uspokójcie tych ludzi. Wiecie, że się mylą. Ta kobieta musi zapłacić za swoje zbrodnie. Nie chcę użyć siły. Wracajcie do domu. Porozmawiam z Soledad de Santino. Ta czarownica nie postawi na swoim. Zróbmy to, po co tu przyszliśmy. Ci ludzie są jak szaleńcy. To wariaci zdolni do wszystkiego. Że też musieliśmy się przejąć losem Don Sebastiana i tej kobiety. Musimy ich bronić. Na razie nie możemy nikogo wpuścić do domu. Pomóżcie mi przestawić meble. Boję się. Niepotrzebnie. Nie pozwolę was skrzywdzić. Guillermo, umiesz strzelać? To musisz się nauczyć. Mierzysz i naciskasz spust. Tylko nie w tę stronę. Przesuńmy meble. Jak mogło do tego dojść? Musimy ufać Bogu. On wie, że jesteśmy niewinne i uratuje nas. Uciekajmy, bo nas zabiją. Wynoście się. Pomóżcie mi pozamykać okna. Szybko. Tamto. Rápido.
¡Vamos abajo! ¡Venga, de aquí, de aquí! Jesteśmy zdolni do wszystkiego, żeby się bronić. Zabijemy każdego, kto tu wejdzie. My też jesteśmy zdolni do wszystkiego, żeby tylko Soledad de Santino smażyła się w ogniu piekielnym. Wiedźma! Guillermo, strzelaj! Nie nalegaj, bo nie dam rady. Celuj w nich, nie w nas. Wybacz. To się źle skończy. Wyjdę do nich. Nie możecie przeze mnie cierpieć. Ma pani rację. Jak możesz tak mówić? Czyżbyś była winna? Pani Ewa też ma rację. Nie mogę pozwolić, żebyście tak ryzykowali. Wiemy, co nas czeka, stojąc po twojej stronie. Ale jeśli komuś coś się stanie, to nie z twojej winy. Nie chcemy, żebyś płaciła za coś, czego nie zrobiłaś. Racja. Nic się nie stanie. Jesteśmy przy tobie. Zawsze będziemy przy tobie, mamo. Mamo? Dlaczego nie możecie otworzyć tych drzwi? Coś za nimi stoi. Macie natychmiast wyciągnąć ją z tego domu. Już. Nie posuwasz się za daleko? Właśnie, nie chcemy nikogo zabić. Soledad de Santino musi zapłacić za swoją zbrodnię. Przemoc nie jest potrzebna. Owszem, bo ona nie chce wyjść. Zgadzam się, trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Ukryjcie się w piwnicy pod kuchnią. Szybko, bo chcą wyważyć drzwi. Racja. Ukryjmy się, dopóki to się nie skończy. Jeśli się skończy. Uciekajcie, nie ma czasu. Nie zostawię cię samego. Idź do piwnicy razem z resztą. Idźcie. Nic tam nie będzie. Umiemy o siebie zadbać. Uważaj na siebie, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Dobrze, idź już. Nie pozwolimy tym draniom postawić na swoim. Ukryj się tu. Zawołamy Sebastiana, żeby nas uratował. Nie możemy pozwolić, żeby go schwytali. Bardzo się boję. Nic nam nie będzie, bo jesteśmy razem. Chodźcie, szybko. Jak się czujesz? Dziękuję, lepiej. Hafid nie wrócił? Jeszcze nie. Prawie całe miasto stoi pod domem Soledad de Santino. Co chcą jej zrobić? Wymierzyć sprawiedliwość. Ale słyszałam, że chcą ją spalić żywcem. Straszne. Jaki mają powód? Obwiniają ją o śmierć Lais Renan, żony don Sebastiana. Co pani robi? Tak się nie wymierza sprawiedliwości. Dla nas jest to jedyny sposób, żeby pozbyć się tej wiedźmy. Nie zasłużyła na inną karę. Porque personas tan malvadas como Soledad de Santino no merecen otra cosa. Przypominam, że będziecie za to odpowiadać przed sądem. Zabójstwo to poważne oskarżenie.
que les caerá un castigo muy fuerte. Pues entonces tendrá. Będzie pan musiał oskarżyć wszystkich mieszkańców miasta, bo są tutaj i żądają sprawiedliwości. Nie damy rady się dłużej bronić. Kończy się amunicja, a ich jest więcej. Wytrzymamy ile się da. I co potem? Będzie co Bóg da. Powstrzymaj tych ludzi, bo w końcu ktoś zostanie ranny. Nie, dopóki nie zobaczę Soledad na stosie. Nie poznaję cię. Nie zachowujesz się jak dama, ale jak dziwka. Sam chciałeś pomścić śmierć Laís. Krzyczałeś, żeby ukarać Soledad de Santino. Tak, ale nic. Jesteś ze mną czy nie? Decídete. Co zamierzacie zrobić? Nie rozmawialiśmy o tym. Hafid chce kupić dla nas dom. Nie pobierzecie się? Mamy taki zamiar. Hafid chce porozmawiać z księdzem z sąsiedniej wsi. Ale najpierw muszę rozwiązać swoją sytuację. Mogę ci zadać pytanie? Tak. Na pewno wolisz Hafida od Boga? Chyba tak. Nie jesteś przekonana. To takie skomplikowane. Chciałabym mieć pewność, że dobrze robię, odchodząc z klasztoru i zostając z Hafidem. Nie czas na takie decyzje. Tata, myślałaś, że możesz ze mnie drwić bezkarnie? Wyjaśniłam ci wszystko, a ja nie. Wracasz do klasztoru. Nie. Zmuszę cię do tego. Wybacz, gdybym cię posłuchała, nie doszłoby do tego. Spokojnie, niczego nie zyskamy, użalając się nad sobą. Ci ludzie się zmęczą i pójdą sobie. Czuję się winna. Mylisz się. To Asnoralda dziwnie się zachowuje. Na pewno coś ukrywa. I boi się, że to wyjdzie na jaw. Nic nie możemy zrobić. Wszyscy obwiniają mnie i Sebastiana. Nie wszyscy w tym mieście tak uważają. Gdyby tak było, nie stalibyśmy przy pani w takich chwilach. W końcu, będąc tu, ryzykujemy życie. Helena ma rację. Chociaż jest nas niewielu, dowiedziemy twojej niewinności. Co się stało? Nie mogę w to uwierzyć. Ja też. Jak Asnoralda i ten Paquito mogli urządzić taki skandal przeciwko Soledad? Moja mama ma w sobie tyle nienawiści i złości. Nie rozumiem. Ja też. Moja matka jest winna temu, że zaraz możemy zginąć z rąk tych ludzi. Twoją matką jest Doña Soledad? Nie. Asnoralda Rocafuerte. To jej wina. Thank you.
Proszę odłożyć broń. Cicho. Nie będzie mi pani mówić, co mam robić z własną córką. Mylisz się. Mylisz się z właścicielką domu. Dlaczego nie umie uszanować twojego powołania? Dlaczego oni cię odciągają od Boga? To ja podjęłam tę decyzję. Zakochałam się w człowieku, nie w Bogu. I nie wrócę do klasztoru. Y no precisamente de Dios, sino de un hombre, papá. Cállate, María. Sama nie wiesz, co mówisz. Wiem. Musisz mnie zrozumieć. A ty mnie rozumiesz? Niby co? Że mnie zmuszasz do tego, czego nie chcę? Każdy ma prawo do szczęścia. A moim szczęściem jest rodzina. Nie to dla ciebie wybrałem. Po co dla mnie coś wybierałeś? Czy ja nie mogę być szczęśliwa? Mam się poświęcić Bogu, którego czasem nienawidzę za to, że nie pozwala mi być z ukochanym mężczyzną? Nie mów tak o Bogu. Bóg to jedno. A ty i mama jesteście najbliższymi mi ludźmi. Nigdy nie zmienisz tego, że kocham mężczyznę, nie Boga. I tu nunca vas a poder cambiar eso, nunca. Aż tak go kochasz? Jak nigdy nikogo. Nie wrócisz do klasztoru? Nie. Wolę zostać z tobą. Nie jesteś już moją córką. Dla mnie umarłaś. Nie bądź taki. Bardzo cię kocham. Maria! Gdybyś mnie kochała, nie robiłabyś tego. Ale to twoja decyzja. Jeśli jej pożałujesz, mnie już przy tobie nie będzie. Papa. Oby ten koszmar już się skończył. To dym. Z kuchni. Coś się pali. Musimy uciekać, bo się udusimy. Zakryj ją. Pomóżcie mi. Zakryj jej twarz. Pomocy! Podusimy się tu. Mogę otworzyć te drzwi. Już to robiłam, pomagając w ucieczce Sebastianowi. Spróbuj. Nie dam rady. Co robić? Akurat teraz ta mała straciła moc. Wyciągnij nas stąd. Ratunku! Pomocy! Niech nam ktoś pomoże. Pomocy, dusimy się. Co się ze mną dzieje, Boże? Niech nam ktoś pomoże. Nie wytrzymamy dłużej. Pomocy. Alguien nos ayude.
algo terrible. Coś się z nimi dzieje. Muszę im pomóc. Debo hacerlo. Skończyła się amunicja. Diablos! Diablos! Bez tego nie powstrzymamy tych drani. Musimy coś wymyślić. Możemy tylko zastawić wejście meblami. Racja, to jedyne wyjście. Nie poddamy się. Vamos! Vamos! Długo tu nie wytrzymamy. Musimy wytrzymać, ile się da. Guillermo, pomocy! To głos Heleny. Pewnie dostali się do nich. Pomogę im. Idę z tobą. Hafid, zostań tu. Co się dzieje? Brakuje wam sił? Musimy wyciągnąć stamtąd tę kobietę. Nie pozwólmy jej z siebie drwić. Niech zapłaci za swoje zbrodnie. Wyważcie te drzwi za wszelką cenę. Poczekaj. Co zamierzasz? Po co ten pień? Chcesz wiedzieć? Oczywiście. Myślałam, że już nie jesteś ze mną. Zawsze byłem i będę, chociaż nie pochwalam twoich metod. To jedyny sposób, żeby pozbyć się kogoś tak niebezpiecznego jak Soledad de Santillo. Skoro ona nie zlitowała się nad Laís w ciąży, to nie będzie też miała litości nad nami. Musimy ją spalić. Co to za szaleństwo? Dajemy się ponieść nienawiści. Tego już za wiele. Po co ojciec narzeka? Czy nie tak karze się osoby, które zajmują się czarami? Tak, ale trzeba przeprowadzić dochodzenie. A to, co robimy, to zwykła napaść. Nie potrzebujemy śledztwa, bo ta kobieta zawarła pakt z samym diabłem. Ta dziewczynka, która z nią wszędzie chodzi, umie czarować. Ksiądz ma rację, trzeba to przemyśleć, bo potem będziemy żałować. Właśnie, a nie chcemy żadnych kłopotów. Jesteście ze mną czy nie? Jesteśmy. Starajcie się bardziej. Guillermo, zgaś ogień. Wyciągniemy was stąd. Trzeba szybko otworzyć te drzwi. Nie mogę, pomóż mi. Już. Nie dam rady. Nie bój się, nie dam ci umrzeć. Pomocy! Nie chcę zginąć jak wiedźma. Pomóż nam! Guillermo, chodź tu! Otwórz te drzwi! Doktorze Cantrell, pomocy! Nie dam rady tym ludziom! Przeklęte drzwi. Musimy je otworzyć. Trzeba czegoś poszukać. Pomocy! Pomóż mi! Okay.
Wychodźcie! Uciekaj, Soledad! Nie! Puść ją! Idiota! Puść moją mamę! Zostawcie ich, poddaję się. Jak możesz, zabiją cię. A co mam zrobić? Porozmawiam z nimi, bo i was zabiją. Dranie, nie postawią na swoim. Spokojnie, przyszli tu po mnie. Bardzo się boję. Kochanie, spokojnie. Dlaczego popełniasz takie błędy? Bo taka jestem i nic mnie nie zmieni. Samotność i strach każdego zmienią. A to właśnie panią czeka. Będzie pani jeszcze żałować tego, co robiła. Jestem już. Nie możecie mnie sądzić za coś, czego nie zrobiłam. Wiem, że to Sebastian zabił Laís. Ale ty go do tego zmusiłaś. Kłamczucha. To twój przyjaciel ją zabił. Milcz. Dosyć mamy przez ciebie problemów. Proszę tak do niej nie mówić. Nie masz prawa niczego żądać. Uspokój się. Nie będę tracić czasu na rozmowy z kimś tak podłym. Róbcie ze mną co chcecie, ale już. Bierzcie ją. Niech się pani opamięta. Proszę jej nie robić krzywdy. Nie miała nic wspólnego ze śmiercią Laís. Miała i teraz spłonie na stosie. Spokojnie. Przywiążcie ją do tego drzewa. Proszę mnie wysłuchać. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie dopuszczę do żadnego zabójstwa. Nie mamy dowodów, że ta kobieta jest winna. Jeśli jest pani przekonana o jej winie, proszę to udowodnić. Diabeł w panią wstąpił, czy co? Nie muszę niczego udowadniać. Ta kobieta musi za wszystko zapłacić. Zapomniał już ojciec, że przez nią zginęła Laís? Nie zabiłam Laís Renan i Sebastian też tego nie zrobił. Nie pozwólcie się oszukiwać tej kobiecie. Ona chce ukryć prawdziwego zabójcę, Herkulesa de Navas. Wiedź wiedźmo, to on ją zabił. Nic, co powiesz, nie zmieni naszej decyzji. Moje słowa tego nie zrobią, ale wasze sumienie nie zostawi was w spokoju. Ty i Sebastian de Mendoza jesteście winni i zapłacicie za wszystko. Na stos z nią! Śmierć! Na stos! Chwileczkę! Puśćcie Soledad natychmiast.
Kasłate, carajo! Przysięgam, że własnymi rękami wyrwę wam wszystkim serca z piersi. Przeklęty! Infeliz! Como se atreve a venir? Jak śmiesz się tu pojawiać po tym, co zrobiłeś? Jakim prawem każesz nam ją wypuścić? Powiem wam prawdę. Soledad de Santino nie miała z tym nic wspólnego. Ona jest niewinna, słyszycie? I jedyną odpowiedzialną osobą za śmierć Lais Renan jestem ja. To nieprawda. Zabiłem swoją żonę. Nieprawda, dobrze o tym wiesz. Nie pamiętam, co się wtedy stało. Byłem nieprzytomny. I kiedy otworzyłem oczy, ujrzałem przy mnie ciało Lais. To ja musiałem ją zabić. To nie ty! Puszczaj! Dlatego tu przyszedłem. Przyznaję się do wszystkiego. I chcę, żeby to sąd wydał na mnie wyrok i skazał za to, co zrobiłem. Oboje jesteście winni. Nieprawda. Tylko ja jestem odpowiedzialny za śmierć swojej żony. I por eso me encuentro aquí en este momento. Para asumir responsabilidad de mis actos. Y para que la autoridad me juzgue y me condene por todo el delito que he cometido. Kochanie, przestań. Wiesz, że to nieprawda. Chwileczkę. Wierz mi, nie ma na to czasu. Oddaję się w ręce policji. Mogą ze mną robić, co zechcą. Ty jej nie zabiłeś. Ojciec nigdy mi nie wybaczy. Czas goi wszystkie rany. Nie, to dumny człowiek. I złość nie minie mu tak łatwo. Swoją miłością możesz mu pomóc. Kocham go, ale powstrzymuje mnie jego duma i brak zrozumienia. Nigdy nie zostałam matką, ale mogę się postawić na miejscu twojego ojca i myślę, że go rozumiem. On uważa, że będzie ci lepiej w klasztorze. Nie może decydować za mnie, wiem. Ale on to widzi inaczej. Zrozum go. Nie jest egoistą. Ten sposób okazuje ci swoją miłość. Nie chcę, żeby cierpiał. Morderca! Sytuacja Don Sebastiana i pani Soledad nie jest najlepsza. Uważam, że źle zrobił, przyznając się do zabójstwa pani Lais. Nie zrobił tego, bo jest winny. Chciał ratować Donię Soledad. Kocha pan panią Santino? Z całej duszy. Oddałby pan za nią życie? Oczywiście. Morderca! Na szubienicę z nim! Sure.
se preocupe. Nie martw się, załatwię ci najlepszego adwokata. El mejor abogado de esta ciudad para que solucione todo esto de una vez. Doctor, por favor. Sebastián potrzebuje pomocy bardziej ode mnie. Nie zostawimy go samego, ale jego sytuacja jest fatalna. Sam się przyznał do zabicia Laís i trudno będzie dowieść, że tego nie zrobił. Musi być jakiś sposób, to niesprawiedliwe. Pomożemy mu, spokojnie. Morderca! Dziękuję, że zrobił to pan w takiej chwili. Nie mogłem pozwolić, żeby skrzywdzili Soledad. Gdyby pan się nie pojawił, doszłoby do tragedii. Tak? Co teraz będzie? Chce pan wiedzieć? Tak. Nie czeka was nic dobrego. Dowody przeciwko panu są dość mocne i być może już jutro pana skażą. Pewnie dostanę najwyższą karę. Za zabójstwo czeka pana szubienica. Wersja polska dla TVN, ITI Film Studio. Tekst Olga Krysiak. Czytał Lucjan Szołański. Sentimiento que viaja con el viento y nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar, sin mirar atrás y vivimos el deseo de volvernos a amar.